Identyfikator podmiotu SCP-111. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. Wszystkie pozyskane osobniki SCP-111 przechowywane są w ośrodku 19 w skrzydle wewnątrz pleksiglasowego wybiegu o wymiarach 5 metrów na 5 metrów na 5 metrów. W wybiegu znajdować mogą się elementy leśne pozyskane z naturalnego środowiska życia obiektów. Temperatura habitatu oscyluje na 30 stopni Celsjusza. Karmienie odbywa się w odstępach tygodniowych. Podczas karmienia personel umieszcza 3 kg sałaty lodowej, Lactusa sativa, wewnątrz komory przechowawczej. Wodę zapewnia automatyczny system mglistości, który utrzymuje poziomy wilgotności na 50%. Zarówno wody wymaganej przez SCP-111, jak i koniecznej do przeciwdziałania pożarom. Jeżeli osobniki SCP-111 się rozmnożą, personel musi zabrać wszystkie jaja i przenieść je do skrzydła badań biologicznych w celu zamrożenia. Opis. SCP-111 to prawdopodobnie sztuczny gatunek bezkręgowców, powierzchownie przypominających ślimaki. Dorosłe osobniki SCP-111 mierzą około 20 cm długości, 12 cm szerokości oraz 15 cm wysokości, jednakże dokładne pomiary są różne pomiędzy osobnikami. Osobniki SCP-111 różnią się od zwyczajnych ślimaków tym, że ich metabolizm jest ciepłokrwisty, mają złożone oczy, niewielkie rogi składające się z chrząstkowych łapek, wyraźnie wyższy iloraz inteligencji. Pracownicy mogą zapoznać się z logiem testów w celu poznania przykładów oraz złożoną kręgową strukturę szczękową. Ponadto jaja składane przez osobniki mają wzmocnione osłonki. Najbardziej anormalną właściwością SCP-111 jest to, iż obiekty posiadają małe, puste torebki pod dolnymi szczękami, w których gromadzony jest metan pochodzenia trawiennego. Szereg wzdłuż tchawicy służy jako zapalnik dla gromadzonego metanu podczas wydechu. Podczas wydechu z pysku osobnika wyłania się niewielki płomień. Oddychanie ogniem ma zwykle miejsce podczas zaniepokojenia lub zdenerwowania, jednakże nie jest używane w celu niszczenia, lecz jedynie jako ostrzeżenie. Ma to związek prawdopodobnie z ograniczonym rozmiarem torebek metanowych, które nakładają limit na możliwości wydechu ognia osobników, który wymaga zarówno czasu, jak i produktów skrobiowych, by móc wytworzyć płomień. Zachowanie SCP-111 jest różne od zwyczajnych ślimaków. Osobniki mogą m.in. wokalizować gwizdy i wycia słyszalne przez ludzi. Wysoki poziom intelektualny dostrzeżony w testach, takich jak... A rodzice dbają o młode. Młode zbliżają się do swoich rodziców, innych przedstawicieli swojego gatunku, a nawet naukowców. Zakłada się, że jest to przemyślana cecha opisana w dokumencie 111A, jako że oznacza ona, iż młode zbliżają się do swoich właścicieli. Historia. Dnia roku do organizacji przykrywki fundacji dotarła paczka zawierająca 12 jaj SCP-111, a dokument 111A został wysłany wiadomością elektroniczną na usunięto organizacji przykrywki dla fundacji. Mobilna formacja operacyjna Alpha 4 nie była w stanie zlokalizować nadawcy. Dokument 111A. Nowość od doktora Wondertainmenta. Smocze ślimaki. Idealni podopieczni dla dzieci kochających fantasy. Instrukcja opieki i wykluwania. Punkt pierwszy. Po przeczytaniu tego dokumentu wyjmij jaja z pudełka. Ostrożnie, jaja smoczych ślimaków są delikatne. Punkt drugi. Włóż jaja do ciepłego, bezpiecznego miejsca i odczekaj od 7 do 10 dni. Punkt trzeci. Trzymaj swoje nowo wyklute smocze ślimaki, by mogły się tobie dobrze przyjrzeć i pomyśleć, że jesteś ich mamusią. Punkt czwarty. Raduj się swoimi nowymi podopiecznymi, smoczymi ślimakami. Aby nakarmić swoje smocze ślimaki, podawaj swoim nowym małym przyjaciołom surowe warzywka. Sałatę, kiełki brukselek, fasolki i wszelkie sałatki, których nie chcesz. Pamiętaj, by podawać im wodę, przynajmniej szklaneczkę dziennie. Ku twojemu zadowoleniu, smocze ślimaki istnieją w 6 rodzajach. Hoduj unikalnych podopiecznych. Rodzaje. Mazi brzuchy.
Kochani i muliści mali goście z ekstra czerwoną skórą, małymi czarnymi rogami i brzuszkami, a także centkowanymi muszelkami. Piękne, drozdopodobne niebieskie jaja. Mułosmoki. Dociekliwe małe istotki z eleganckim bananowym odcieniem skóry, zakręconymi rogami i paskowanymi muszelkami. Bladawe jaja jak u kurczaków. Klejowiwerny. Ciemna, szaroniebieska skóra, spłaszczone muszelki i rogi do zderzania sprawiają, że klejowiwerny wyglądają jak maciupeńkie wodne monstra. Jaja mają fantastyczny, szklano-zielony kolor. Kluchorobale. Zielone i złote paski, spiczaste muszelki oraz pojedyncze rogi, a nawet mętne ogony. To wszystko sprawia, że kluchorobale są wspaniałymi podopiecznymi. Jaja są blade, nieco srebrzyste. Świecosmoki. Nowość od doktora Wondertainmenta. Ci mali goście mogą wyglądać jak niebiesko-czarne mazi brzuchy, dopóki się nie zaświecą. Tak jest, świecosmoki świecą w ciemności. Jaja są złote i mają małe czerwone kropki. Maziowiwerny. Pucołowate, zielonoskóre i kopułomuszelkowate maziowiwerny to świetni podopieczni. Jaja są przezroczyste, więc możesz ujrzeć małe smocze ślimaki w środku. Dla rodziców. Jako, że smocze ślimaki doktora Undertainmenta zioną ogniem, często wywołują domowe pożary. Maksymalną dawkę zabawy i bezpieczeństwa da trzymanie gaśnic w łatwo dostępnym miejscu. Pomimo tego, doktor Undertainment nie jest prawnie, moralnie ani finansowo odpowiedzialny za żadne powstałe zranienia, zgony czy uszkodzenia mienia w rezultacie niebezpiecznego użytkowania smoczych ślimaków lub innych produktów doktora Undertainmenta. Czytając ten dokument i inkubując swoje jaja smoczych ślimaków, wyrażasz zgodę na wszystkie powyższe regulacje i rezygnujesz ze swoich praw do pozwów sądowych, organizowania bojkotów, protestów, pojedynków honorowych itd. Miłego użytkowania!